Na początku chciałbym powiedzieć, żebyśmy nie skupiali się na tym, że tutaj znajduje się okrąg. Ja po prostu mam problemy z ręcznym rysowaniem tutaj tego okręgu, więc sobie to przygotowałem i chciałbym troszeczkę tutaj poopowiadać o pewnych rzeczach. I w poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, że istnieje taka cecha podobieństwa trójkątów jak bok, bok, bok. I korzystając z tej cechy będziemy mogli stwierdzić, że dwa trójkąty są przystające. Trójkąty przysta ...jące. Powiedziałem troszeczkę o tym, e, czym jest aksjomat oraz czym jest postulat i e, chciałbym jeszcze troszeczkę o tym poopowiadać, żebyśmy e, na pewno wiedzieli, jaka jest różnica pomiędzy twierdzeniem a e, postulatem czy też, e, czy też aksjomatem, ponieważ często e, czasami można usłyszeć o bok 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 jako o twierdzeniu, czyli zapiszemy to sobie tutaj, czasami e, niektórzy mówią o, o tym jako o twierdzeniu, twierdzenie. A niektórzy mówią o tym jako o e, aksjomacie, czy też postulacie. I zapiszemy tutaj sobie aksjomat. I tutaj zrobimy sobie o, łamane postulat. Postulat. Twierdzenie jest e, czymś takim, co należy udowodnić. My coś twierdzimy i korzystając z pewnych e, rzeczy będziemy sobie to udowadniać, a aksjomat czy też postulat to są rzeczy, które przyjmuje się jako pewne. Ich się nie udowadnia. Po prostu e, jeśli coś takiego jest spełnione, to tak jest i się tego nie kwestionuje. I e, również w poprzedniej lekcji pokazywałem, że ta cecha bok bok bok... E, jest rzeczywiście poprawna, ale tego się nie udowadnia, po prostu tak jest, jeśli mamy dwa trójkąty, które mają identyczne boki, jeśli odpowiednie boki są identyczne, to od razu wyciągamy wniosek, że dwa trójkąty są przystające, czyli po prostu ja osobiście traktuję bardziej tą cechę bok 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 jako aksjomat czy też postulat. Aby zrozumieć lepiej różnicę pomiędzy twierdzeniem a aksjomatem czy też postulatem, możemy sobie zrobić tutaj taki e, e, wykres, że popatrzmy. Tutaj mamy pewne założenia, pewne aksjomaty, coś, co zakładamy, co na pewno jest prawdziwe. I to są nasze tutaj aksjomaty, aksjomaty. Czy też tutaj o postulaty, postulaty. I korzystając z tych aksjomatów czy też postulatów będziemy udowadniali dopiero twierdzenia, czyli korzystając tutaj z tego aksjomatu, udowodnimy tutaj pewne e, twierdzenie, korzystając z tego twierdzenia oraz innego aksjomatu, tego drugiego, udowodnimy sobie kolejne twierdzenie, korzystając e, z tego aksjomatu udowodnimy jeszcze jakieś inne e, twierdzenie, korzystając z tego twierdzenia oraz tego twierdzenia. Możemy udowodnić sobie inne twierdzenie i tak samo korzystając tutaj z tych dwóch twierdzeń, możemy udowodnić sobie inne twierdzenie. I w ten sposób budujemy sobie taką mapę wiedzy. Od Pewnych aksjomatów udowadniamy sobie pewne zależności, pewne twierdzenia i korzystając z tych twierdzeń możemy wyciągać inne wnioski i udowadniać inne twierdzenia. Jeśli coś jednego będziemy już twierdzili i to udowodnimy, już je, raz po prostu to udowodnimy i pokażemy, że to zawsze zachodzi, to będziemy mogli po prostu z tego korzystać. I możemy w matematyce korzystać z czegoś, co nie jest udowodnione, co jest jakąś hipotezą. Tak? I właśnie teraz będziemy chcieli korzystać z tego postulatu, z tego aksjomatu bok, 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 z tej cechy przystawania trójkątów, aby tutaj właśnie do tego będzie potrzebny nam ten okrąg. Może jeszcze nie będę mówił, co będziemy chcieli udowodnić, tylko najpierw sobie naniesiemy pewne rzeczy na ten okrąg. Najpierw naniesiemy sobie cięciwę, która nie jest tutaj średnicą. Oznaczymy sobie tutaj ten punkt jako C, ten punkt jako D. E, tutaj mamy okrąg i załóżmy, że ten okrąg ma środek w punkcie A. I e, narysujmy teraz promień, nie byle jaki promień, tylko narysujmy sobie teraz promień w taki sposób, że ten promień będzie dzielił e, naszą cięciwę na e, dwa odcinki, które są identyczne. Identyczne. Tak? Czyli mamy taką sytuację i naszym zadaniem będzie udowodnienie, czyli zapiszę to w formie polecenia, udowodni, udowodni, chcemy udowodnić, że o tutaj jeszcze będzie mi potrzebny ten punkt, nazwijmy sobie ten punkt jako B i tutaj naszym zadaniem będzie udowodnienie, że odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD. Właśnie w takiej sytuacji, gdzie to jest nasz promień i ten promień przecina średnicę w taki sposób, że powstają nam dwa odcinki identycznej długości. Czyli będziemy chcieli udowodnić, że AB, odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD. Popatrzmy, mamy tutaj e, cechę przystawania trójkątów, czyli to ma związek z trójkątami. Tutaj mamy okrąg, promień i e, cięciwę. Chcemy pokazać, że e, ten promień, który przecina cięciwę w taki sposób, że mamy dwa takie same odcinki, jest prostopadły, e, że ten promień jest prostopadły do tej cięciwy. I e, widzimy, że tutaj coś ma związek z trójkątami, więc chcielibyśmy mieć trójkąty. I prawdopodobnie chcielibyśmy pokazać, że są one przystające. To jest takie intuicyjne w związku do tego, od czego rozpoczęliśmy. Lekcję. I teraz yy, widzimy, że jeśli połączymy punkt D z punktem A oraz punkt C, z punktem A, to otrzymaliśmy dwa trójkąty. Widzimy, że są one całkiem identyczne, ale to jest tylko nasze przypuszczenie i chcielibyśmy spróbować że udowodnić, że są one przystające. Spróbujmy teraz tutaj zebrać jakieś informacje dotyczące tutaj tych dwóch trójkątów. Aby poprawnie nazywać te dwa trójkąty, nazwiemy sobie jeszcze ten punkt, który o tutaj się znajduje, jako punkt E. I teraz popatrzmy, co wiemy o odcinku A, D. Wiemy, że to jest promień tego okręgu, ponieważ promień, zapiszemy sobie r ponieważ promień to jest odcinek łączący środek z dowolnym, punkt, z dowolnym punktem na okręgu, a widzimy, że D znajduje się na okręgu. Również odcinek CA jest promieniem, ponieważ łączy środek z innym punktem na okręgu. Teraz tym punktem na okręgu jest C. Czyli widzimy, że ten odcinek jest odcinkiem przystającym do tego odcinka. Te dwa odcinki są identyczne. I możemy jeszcze powiedzieć, że te dwa trójkąty mają jeden wspólny Bok. Jest nim ten odcinek EA. Widzimy, że on zarówno należy do tego trójkąta CEA, jak i do trójkąta DEA. I teraz popatrzmy. Mamy tutaj dwa trójkąty, które e, mają identyczne długości boków. Odpowiednie boki e, tych trójkątów mają taką samą długość. Więc możemy e, powiedzieć tutaj, że ten trójkąt O jest identycznym trójkątem jak ten trójkąt. Czyli możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające. Czyli korzystając z tej cechy przystawania trójkątów bok bok bok, możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające. Czyli sobie to zapiszemy. Trójkąt AEC jest przystający do trójkąta AED. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, że te dwa trójkąty są przystające, to cofnijmy się do tych trójkątów i popatrzmy. Ten bok, który jest zaznaczony jedną kreską, jest identyczny jak ten bok, który jest tutaj. To samo oznaczenie. Te dwa boki są identyczne. To mieliśmy dane na początku zadania, tak? Wiemy również, że te boki są identyczne ponieważ to są promienie, to sobie wyjaśniliśmy. No i wiemy tutaj, że ten odcinek jest bokiem wspólnych dla tych dwóch trójkątów. I teraz popatrzmy. Co możemy wyciągnąć z tego, że te dwa trójkąty są przystające? Eee, możemy wyciągnąć taki wniosek, że odpowiednie kąty tych dwóch trójkątów są identyczne, są przystające. No bo wiemy, że jeśli dwa trójkąty są przystające, to są identyczne, czyli odpowiednie kąty są również identyczne. Czyli popatrzmy, nas interesuje w gruncie rzeczy ten kąt, chociaż... Zmienię kolor, bo tutaj nie będzie dobrze widać, tam też mamy zielony, ten kąt oraz ten kąt. To są kąty, które znajdują się naprzeciw y, tutaj tego boku, który jest promieniem, czyli to są odpowiednie kąty w tych dwóch trójkątach, więc możemy wyciągnąć tutaj taki wniosek, że miara kąta CEA jest równa, tutaj mówimy o mierze kąta, stąd też tutaj znak równości mierzę kąta DEA. Tutaj mamy kąt CEA, tutaj troszeczkę nam znikł ten punkt E. Tutaj był punkt E, może jeszcze raz zaznaczymy sobie go tutaj o punkt E. e tutaj mamy kąt CEA, a tutaj mamy kąt DEA. I teraz co jeszcze wiemy o tych dwóch kątach? Wiemy, że te dwa kąty razem tworzą kąt półpełny, czyli możemy sobie to zapisać w taki sposób, że miara kąta CEA, dodać miara kąta DEA, DEA równa się 180 stopni, bo te dwa kąty razem tworzą tutaj... E, kąt półpełny, który ma miarę 180 stopni. Ale my wiemy, że kąt DEA jest równy tutaj kątowi CEA, więc to możemy sobie zastąpić jako e, zastąpić miarą kąta CEA. I teraz e, popatrzmy. Miara kąta CEA plus miara kąta CEA to są dwie miary kąta CEA. I te dwie miary kąta CEA są równe 180 stopni. I jeśli to równanie podzielimy obustronnie przez 2, otrzymamy, że miara kąta CE, oj, tutaj znikło CEA, jest równa 180 stopni przez 2, to jest 90 stopni. A wiemy, że 90 stopni to jest kąt e, prosty, czyli tutaj mamy kąt prosty. I tutaj również mamy kąt prosty, czyli widzimy, że ten odcinek AB jest, tutaj przecina ten odcinek CD pod kątem e, prostym. Więc tutaj z tego wynika, możemy sobie tutaj zapisać, że z tego wynika, że odcinek AB jest prostopadły do odcinka C, D. I to tutaj mieliśmy udowodnić. I widzimy, że tutaj skorzystaliśmy e, z przystawania trójkątów. Dzięki przystawaniu trójkątów doszliśmy tutaj e, do tego, że te odpowiednie kąty w tych dwóch przystających trójkątach są identyczne. Skorzystaliśmy również z tego, że te dwa kąty tworzą kąt półpełny i doszliśmy do tego, że te kąty mają po 90 stopni.